Cześć, dzisiaj nagrywamy film podsumowujący sesję 0 do sesji, którą będę prowadził w Zewie Cthulhu. Zdecydowałem się na poprowadzenie Cthulhu w czasach współczesnych z dwóch powodów. Po pierwsze, bardzo dużo prowadziłem czasów współczesnych i czuję się w tym dużo pewniej niż w XIX wieku lub na początku XX. A po drugie, dzięki temu mogłem sobie ominąć taki problem, jakim bym miał z postacią Iris i wymyślaniem, dlaczego do tego scenariusza i jak wprowadzić postać kobiecą. Tak, mam po prostu taki luz, że wszyscy są policjantami. Zarówno XIX wiek, jak i początek XX były już dla mnie tak dawno temu, że nie wszystko pamiętam. Postanowiłem osadzić akcję w San Jose, czyli w Kalifornii, w słonecznej Kalifornii, jednocześnie blisko Krzemowej Doliny, blisko San Francisco, blisko Oakland. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Postanowiłem tę sesję zrobić inaczej niż Zed i ponieważ jest to jednostrzał, to dałem graczom przygotowane moje pomysły na postacie i pewne wątki, które w nich są, a które powinny się pojawić, żeby zagrały na tej przygodzie. I teraz to, co dałem, to jest dwóch policjantów, oldtimerów po 40, takich, którzy są już długo detektywami z Wydziału Zabójstw, kiedyś się przyjaźnili, w tej chwili kłopoty rodzinne, polegające na tym, że żona jednego z nich jest w tej chwili żoną drugiego z nich, wpłynęły na to, że się nie do końca dobrze dogadują. Tam są jeszcze kwestie rodzinne, to znaczy również córka przeszła od jednego ojca do drugiego, jest teraz wychowywana przez drugiego policjanta. Jeden z bohaterów ma tutaj bardzo mocny wątek rodzinny, ma też swoją byłą rodzinę, ma tę drugą rodzinę, którą się w tej chwili opiekuje, a jego były partner ma w tej chwili mocny wątek tego, że chciałby się na nim w jakiś sposób zemścić, zniszczyć jego karierę i w pewnym sensie albo odzyskać swoją dawną rodzinę, albo przynajmniej pokazać tej rodzinie, że jego były partner wcale nie jest taki fajny, jakim się teraz wydaje. Postać Iris jest od nich dużo młodsza. To, co do tej postaci dałem, a co zostało, to to, że jej rodzice są adwokatami, którzy bronią znanych i bogatych przestępców. Dodatkowo jest ona od nich dużo młodsza, plus zna się bardzo dobrze na technologii, na wszelkiego rodzaju apkach, komputerach. Generalnie radzi sobie w sieci i w sumie mogłaby być równie dobrze policjantką z Cyber Unit. Moja postać to Ron Halley, detektyw, który specjalizuje się przede wszystkim w profilowaniu zabójców. On jest osobą po psychologii, tak więc w tym jest całkiem dobry. Jest osobą z dobrego domu, która miała zawsze dużo pieniędzy i to go tak trochę ukształtowało na osobę, która jest kobieciarzem, lubi się bawić i tak naprawdę w zasadzie to, co robi w życiu, robi po to, że chce to robić, a nie dlatego, że potrzebuje pieniędzy. Moja postać nazywa się Katie Miller, dlatego że nie znoszę wymyślać nazwiska. Ostatnio rozmawialiśmy z Zedem o komiksach Millera. Jestem młoda detektyw z Wydziału Zabójstw. Jest ambitna i ciekawska, a jej specjalnością są komputery i wszelkie rodzaje nowoczesnej technologii. Tak, żeby to skontrastować z tą dwójką starych pryków, którzy są jej mentorami. Ja będę grał drugiego oldtimera, czyli detektywa Morgana Bifforda. W odróżnieniu od pozostałych badaczy, Morgan jest zdecydowanie postacią fizyczną. Oczywiście nie jest tak, że nie umie wykonywać swojej roboty. Jest dość spostrzegawczym gościem, zna się na procedurach, jest doświadczonym detektywem policyjnym. Natomiast jest on tym elementem w drużynie, który będzie rozwiązywał rzeczy za pomocą zastraszania albo ewentualnie lutowania kogoś w ryj. Ma do tego predyspozycje fizyczne, ponieważ jest dużym, czarnoskórym gościem, prawie dwumetrowym, który wychował się w Oakland, czyli takiej bardzo słabej, w sumie w słabym mieście, zamieszkałym bardzo mocno przez gangi, takie dosyć szemrane sprawy. Natomiast on się tamtąd wyrwał, założył sobie rodzinę najpierw w San Francisco, a potem bardzo szybko przeniósł się do docelowego miasta, w którym będziemy grali. Pracuje w Wydziale Zabójstw z powołania, na które złożyły się dwa czynniki. Po pierwsze, tak jak powiedział Skała, jej rodzice są adwokatami, którzy nie do końca stoją często po tej dobrej stronie barykady. I to był bardzo długo powód jej konfliktu z rodziną. I trochę na bazie tego konfliktu, żeby zadośćuczynić społeczeństwu, uznała, że ona będzie po tej dobrej stronie i będzie łapać złych ludzi, a nie pozwalać im za pieniądze wyjść z problematycznych sytuacji. Jego sytuacja rodzinna jest dosyć skomplikowana, chyba najbardziej skomplikowana ze wszystkich bohaterów, ponieważ będę teraz tłumaczył, więc słuchajcie. Jest on po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną, która w tej chwili z ich 18-letnią córką mieszka w Nowym Jorku, wyprowadziła się z San Jose. W tej chwili musi płacić jej poważne alimenty, mimo to, że kobieta znalazła sobie nowego męża, ale ponieważ miała dobrych prawników, a Morgan był za bardzo zajęty użalaniem się nad sobą, to
No cóż, udało jej się wyciągnąć wystarczająco dużo pieniędzy. No, życie w Nowym Jorku jest znacznie droższe niż w San Francisco, więc w tej chwili to zżera dużą część jego detektywistycznej pensji. To jest tak, jest typem kobieciarza i w sumie to się nie dziwi, dlaczego żona od niego odeszła, ponieważ, no cóż, przy okazji tam miał bardzo wiele różnych spotkań z kobietami, również ze studentkami, które nauczał. I cóż, no i po prostu właśnie gdzieś teraz trochę żałuje, ale tak naprawdę żałuje tego, że córka się do niego nie odzywa, a nie żona. On do policji trafił dość późno, po tym jak zamknął swoją psychologiczną praktykę, ponieważ nudziło go to strasznie, jego zresztą dużo rzeczy nudzi. I tak naprawdę wydawało się, że będzie miał bardzo dobrą karierę, bo ma taki zmysł do profilowania morderców i jest dość spostrzegawczy, więc wiele rzeczy mu przychodziło dość łatwo, jeśli chodzi o właśnie różnego typu sprawy. Natomiast jak się okazało, niespecjalnie się do tego przykłada, bo to taki charakter. Zastosowaliśmy, bo wymyśliliśmy to razem, jeszcze taki zabieg, żeby mocniej związać postać Iris z postaciami obydwu policjantów. Pewnego rodzaju historię z przeszłości, tutaj muszę zaznaczyć, że jest to tylko i wyłącznie narzędzie do tego, żeby postacie były lepiej ze sobą zżyte, a nie coś, co się pojawi na sesji. Całość tego wątku jest wymyślona wspólnie. Chodzi o to, że kiedyś była seria niewyjaśnionych zabójstw. Ktoś wycinał ofiarom fragmenty ciała i oczywiście nasi policjanci próbowali dojść do tego, kto to jest, ale jednocześnie jedną z osób, które zniknęły przy okazji tych zabójstw, była bliska postaci Iris dziewczyna i to spowodowało, że nasi bohaterowie w pewnym momencie znaleźli się w tym samym miejscu, w tym samym czasie, doszło do strzelaniny, młoda jeszcze nie policjantka, młoda przyszła policjantka uratowała jednemu z policjantów życie, zabijając zabójcę, co jeden z nich wziął na siebie. Drugim ważnym elementem tego jej powołania była ta sprawa z przeszłości, o której już było mówione, która dla Katie była bardzo osobista. W momencie, kiedy zaczęły się te wszystkie zabójstwa i nie tylko ludzie z Wydziału Zabójstw, ale też wszyscy w dzielnicy byli przekonani, że grasuje tutaj seryjny morderca, zniknęła dziewczyna, która dla Katie była bardzo ważna. Krótko mówiąc, miała na nią strasznego crusha i to był właśnie moment, w którym Juf miała przełamać się i wyznać jej miłość, kiedy tamta nagle zniknęła. Więc nic dziwnego, że Katie zdecydowała się ryzykować własne życie, żeby próbować odnaleźć tę dziewczynę. Cała sprawa skończyła się w sumie tragedią, bo dziewczyna zginęła jako ostatnia ofiara tego mordercy, a Katie była tą osobą, która go zastrzeliła, tak naprawdę ratując życie postaci Zeda. Ten fakt nigdy nie wyszedł na jaw, bo dwójka detektywów postanowiła zatuszować tę sprawę i uznać, że to oni strzelali i tak to przedstawić w raporcie, ale dla niej ta cała sytuacja była tym punktem zwrotnym w życiu, kiedy zdecydowała, że właśnie w Wydziale Zabójstw chce pracować. Z drugiej strony był to ten moment, kiedy zdała sobie sprawę z tego, że istnieją jakieś nadnaturalne zjawiska, których nie potrafi wyjaśnić, bo ten człowiek ewidentnie nie był normalną istotą i sposób, w jaki wyglądał już po zastrzeleniu, sprawił, że nie dało się nie zauważyć tych nadnaturalnych zdolności czy właściwości. Jeśli chodzi o tą dziwną sprawę, o której mówił wcześniej Skała, która miała miejsce jakieś 10-12 lat temu, to jego to bardzo mocno ruszyło i w zasadzie zaczął od tego momentu zbierać dziwne sprawy, które po prostu się wydarzyły i które miały sobie elementy, które były niesamowite. Tam jest tak, w swoim wielkim domu ma szafę z różnymi zapiskami, wycinkami z gazet, które stara się rozwiązać i przy okazji też pomaga mu w tym postać Alice. Ten jego dołek, w którym się znalazł i tragedia życiowa i to, że się nad sobą żalał, to była cała kwestia związana z tym mordercą, którego ścigaliśmy, który nie dość, że mnie postrzelił, to jeszcze musiałem zostać uratowany przez młodą dziewczynę z sąsiedztwa i to jakoś tak, i to, że on był też w jakiś sposób nadnaturalny, to bardzo mocno podcięło nogi tych takich mocnych fundamentów, na których on zawsze przez całe życie stawał. Natomiast to nie jest tak, że został alkoholikiem i tam bardzo płakusiał. Chodziło to bardziej o to, że miał problem, żeby wyjść z takiej apatii, miał problem, żeby nie denerwować się na wszystko, żeby nie warczeć na kogokolwiek, kto próbuje do niego przyjść z pomocą. Była taka dosyć agresywna depresja. I potem jak rozwiodła się z nim żona, jego najlepsza przyjaciółka, czyli ówczesna żona jego partnera, była częstym gościem w jego domu, bardzo mocno mu pomagała, próbowała go wyciągnąć z tej apatii, w której się znalazł i w gruncie rzeczy
To był pierwszy z momentów, w których Morgan zobaczył to światełko w tunelu i zaczął się z tego wszystkiego wygrzebywać. Postanowił, że okej, rzeczy nadnaturalne i dziwne istnieją i ja w tej chwili będę je łapał, kuł je po ryju i wrzucał szybko do skrzyni, a potem skrzynię zakopował na jakimś ogródku. A kiedy okazało się, że Ron jest niewiernym mężem i w gruncie rzeczy zdradza swoją żonę z nie wiadomo jak dużą ilością studentek i innych kochanek, to w gruncie rzeczy po tym, jak ona się rozwiodła z Ronem, zeszła się z Morganem, więc to nie jest tak, jak opowiada Ron, że tutaj Morgan odbił mu żonę. Jest odwrotnie. On ją sobie sam odepchnął, a Morgan po prostu przyjął sytuację z otwartymi ramionami. A ponieważ z poprzednią żoną i z poprzednią córką miał bardzo słaby kontakt, to był to dla niego powrót do naturalnej komórki rodzinnej, o której zawsze chciał, którą zawsze miał, a którą stracił, więc znowu miał żonę, znowu miał córkę, więc wszystko wróciło na odpowiednie tory. Teraz ma z nią kolejne dziecko, kolejną córkę, tym razem 6-letnią, więc jak widać Morgan ma dużo dzieci i dużo żon i dużo problemów związanych ze swoim byłym partnerem. Teraz jeśli chodzi o Katie, czyli postać Iris, to Ron, moja postać, był wykładowcą na Akademii Policyjnej, zauważył jej wielki potencjał i to, że jej skille, które miała zupełnie inne od niego i jego partnera, no i postanowił, że będzie pchał i będzie pociągał za niektóre sznureczki po to, żeby dostała się właśnie do tej sekcji zabójstw. Tak więc czuje się on jej mentorem, stara się jej pomagać, a przy okazji korzysta trochę z jej umiejętności informatycznych, ponieważ te dziwne sprawy, które czasem znajduje, to wszystkie rzeczy związane z informatyką podrzuca jej, ponieważ on sam jest raczej trochę kulawy, jeśli chodzi o te umiejętności. Jeśli chodzi o dalszą relację z resztą bohaterów graczy, to na karcie mam ich wpisanych jako dobry mentor, to postać Zeda, i zły mentor, czyli postać Wojtka. Ten jej dobry mentor, co prawda przeżył załamanie nerwowe, o czym pewnie jeszcze będzie mówić, ale był dla niej takim wzorem człowieka, który naprawdę przejmuje się swoją pracą i od którego można czerpać te moralne wartości. Z drugiej strony bardzo szanuje swojego drugiego mentora za jego zdolności analizowania ludzi, świetną wiedzę na temat pracy profilera, ale uważa go za straszną szuję, jeśli chodzi o takie zwykłe, codzienne życie. To jest coś, co oczywiście Wojtek jako gracz wie, bo dogadaliśmy się na ten wątek, ale jego postać tego nie wie. To właśnie Katie poszła do jego żony z informacją, że jej wykładowca sypia ze swoimi studentkami i to ona była katalizatorem rozwodu, który w sumie zniszczył jego życie. Co mogę powiedzieć? Należało mu się. Dodatkowo Katie, czyli postać Iris, bardzo mocno zapadła mu w serduszko, w sensie stała się taką dla niego taką przeżywaną córką. Ona mu uratowała życie, jest związana z tymi wszystkimi rzeczami, więc on też do niej czuje bardzo mocne ojcowskie emocje. I on sobie zdaje sprawę z tego, że ona najprawdopodobniej w tej chwili patrzy na niego trochę tak, no ten słaby człowiek, który tam podupadł i w tej chwili próbuje się wygrzebać. On będzie na pewno chciał jej udowodnić, że jest znowu tym samym wspaniałym Morganem Bifordem, którym był, jak go poznawała. A z drugiej strony sytuacja z jego byłym partnerem, czyli z Halejem, mu nie odpowiada, ponieważ on ma takie przeświadczenie, że nic złego nie zrobił i teraz Halej ma do niego pretensje, on też będzie próbował tę sytuację w jakiś sposób naprawić. Dodatkowym wątkiem, który jest tajemnicą dla postaci, a dla graczy nie, bo gramy w pewnym sensie w otwarte karty, jest kwestia tego, że postać Zeda dorabia sobie na boku. Jest związany z pewnego rodzaju marszandem, pośrednikiem w handlu antykami, a tak naprawdę również paserem, czyli człowiekiem, który ma dobre informacje odnośnie tego, kto z bogatych ludzi w San Jose ma jakiś interesującego przedmiot. Jeżeli ktoś z tych ludzi zginął akurat, a nasz detektyw zajmował się tą sprawą, to był przez owego pasera proszony o to, aby dostarczył mu ten przedmiot. Oczywiście dochodzi tu do kradzieży, ale detektyw założyliśmy, że ma taką zasadę, że nie robi tego z dowodami z miejsca zbrodni, ale jeżeli coś po prostu było w mieszkaniu zmarłego, co już mu się nie przyda, to on to chętnie opyli na boku. Ma dużą rodzinę, której się te pieniądze przydadzą. A postać Wojtka, która właśnie chce się zemścić na swoim byłym partnerze, została ostatnio zwerbowana przez wydział wewnętrzny, żeby się zorientować, skąd te dziwne wpływy na konto postaci Zeda, skąd on ma te pieniądze, czy przypadkiem właśnie nie usuwa jakichś dowodów i nie ukrywa jakichś zbrodni w zamian za gratyfikacje pieniężne. A ponieważ postać Iris jest dosyć ciekawska, to wyczytała różne rzeczy na temat swoich kolegów z pracy,
z ich skrzynek pocztowych, stron internetowych i wyciągów bankowych i mniej więcej orientuje się, że jeden z nich może coś brać na boku, a drugi jakoś dziwnie ostatnio dużo kontaktuje się z wydziałem wewnętrznym. Więc tak mamy zarysowaną sytuację pomiędzy graczami, a sytuację tego, co się będzie działo na sesji, zarysujemy na sesji. Duża rodzina i duże alimenty to duże potrzeby finansowe, więc faktycznie Morgan wpakował się w taką dosyć trudną sytuację. To jest tak, że Morgan w gruncie rzeczy w sumie nie łamie prawa, znaczy jakby ktoś się chciał przyczepić, to on łamie to prawo. Ale tak naprawdę w swoim przeświadczeniu nie robi niczego, co jest niezgodne z procedurami. Nie malwersuje dowodów, które znajduje na miejscach zbrodni czy w jakichś dziwnych miejscach. Wręcz przeciwnie, bardzo mocno stara się sprawdzić, czy ten przedmiot faktycznie jest potrzebny w danej sprawie, bo jak nie jest potrzebny, to wtedy go opchnie temu antykwariuszowi. A jeżeli jest potrzebny, wtedy nie, sprawa jest ważna, nie możemy tego oddać. Więc jak w końcu Halej pociągnie za spust, że tak powiem, plotek i będzie chciał go pociągnąć do odpowiedzialności z Wydziału Wewnętrznego, to będzie smutek. Jeśli chodzi o postać Zeta, to tutaj sytuacja jest trochę trudniejsza. Odebrał mu żonę i tak naprawdę córkę, na której mu bardziej zależy i tutaj ta relacja może być bardzo mocna. On też się wkręcił bardzo w ten rozkaz od góry, który prosił go, ażeby zbadał, co on tam wyczynił na boku. I myślę, że to będzie coś, co będzie mu dawało możliwość zemszczenia się na swoim byłym partnerze i pewnie on to wykona. I jest jeszcze taka jedna drobna sprawa. Tak jak mówił Wojtek, jego postać kolekcjonuje wycinki z gazet. Katie, ponieważ jest trochę z innej epoki, też na swój sposób bada te nadprzyrodzone zjawiska, ale ona bardziej zbiera dziwne nagrania z internetu. Takie, wiecie, które mają udowadniać istnienie nadnaturalnych zjawisk. I można powiedzieć, że jej hobby polega na tym, że ona je analizuje i sprawdza, w jaki sposób zostały sfabrykowane. No i oczywiście co jakiś czas trafia na takie, którego nie umie rozwikłać i zostawia je sobie w folderze tych niewyjaśnionych, tajemniczych spraw na przyszłość. Jest to też jedna z tej trójki postaci, która ma w sumie całkiem poukładane życie towarzyskie, jest z niego zadowolona, żyje sobie szczęśliwie ze swoją narzeczoną, Samantą, którą nazywa Sam, która jest bardzo wziętą fryzjerką. Dlatego Katie zawsze ma świetną fryzurę. Jeżeli coś w jego pracy zostanie przez niego oflagowane jako wymykające się poza racjonalne myślenie, to on bardzo mocno tą sprawę bada, a potem próbuje to jak najbardziej zagrzebać w dokumentacji, zniszczyć albo gdzieś schować, albo zamieszać z dowodami, tak żeby świat był bezpieczny w jego przeświadczeniu, jego rodzina była bezpieczna, jego bliscy byli bezpieczni, więc on tak naprawdę próbuje udawać, że wszystko jest w porządku, chociaż tak naprawdę już w tej chwili wie, że świat jest dziwny i gdzieś tam czai się macka. I żeby tradycji stało się zadość, czyli jak podeszliśmy do mechaniki przy tworzeniu postaci, postanowiłem skorzystać z tej możliwości dania bodajże 460 punktów, żeby gracze sobie je rozdysponowali na swoje cechy i dopiero potem dalej poszliśmy z tym tak, jak to powinno być zgodnie z podręcznikiem. Wszyscy grają na bazie zawodu oficer policji. I oczywiście przyznam się od razu, że mam taką obawę, wynikającą właśnie z tego, jak mówiłem, dużo prowadziłem kiedyś sesji współczesnych. Były to sesje w świecie mroku, więc będę musiał mocno myśleć o tym i mocno się starać, żeby ta sesja była jednak sesją w Zewie Cthulhu, a nie w świecie mroku. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie.